Będę się zabierał za pierwszą inkubację w tym roku. Myślę, że czas najwyższy. W zeszłym roku, co prawda, 1 lutego, bo z tego patrzyłem, kiedy to robiłem, to był 1 luty. Teraz mamy na końcówkę stycznia, więc podobny bardzo czas. Kiedyś wcześniej, pamiętam, pierwszy raz tak w ogóle nastawiałem jajka, to już nie mogłem doczekać. I te jajka były wstawione 15 grudnia, także pamiętam, że na 6 stycznia już miałem pierwsze kurczaczki. No bo bardzo, bardzo wcześnie, wiadomo, początek stycznia, zima była dużo bardziej mroźniejsza, niżeli teraz. Te kurczaczki ciężko było mi przetrzymać. To były silki wtedy, pamiętam. Ale uwierzcie mi, że wszystkie, które mi się wylękły, wszystkie odchowałem. Wszystkie dorosły i wszystkie mi normalnie znosiły jajka, także no, naprawdę byłem zadowolony z pierwszej inkubacji. A to ten inkubator, bo wówczas też miałem ten, mam go chyba ze 3 lata już. I zwykły chiński, najtańszy, najprostszy taki inkubator. To jest na 56 jajek, o ile dobrze pamiętam. Ja go zaraz zresztą włączę, bo teraz tylko tyle, że go tu postawiłem. Troszkę go przemyłem, jeszcze widzę, że wilgotny jest, ale stał zakurzony niemalże rok, odstawiony, więc miał prawo się zakurzyć. Włączę go, zobaczymy na te parametry. No, włączyłem go. Spójrzcie, jest, no nie wiem, czy to będzie widoczne, mi wyświetla 16, powiedzmy 3. No, stał w pomieszczeniu nieogrzewanym, stąd ta temperatura. W środku jest jeszcze na pewno chłodno. Nim nagrzeje się do tej pokojowej, a potem dalej, więc troszeczkę to potrwa. Co tu w nim jest? Tam jest wentylator. To taki silniczek od komputera. On cały czas chodzi, non stop chodzi, tak troszeczkę słychać jego pracę, no ale musi po prostu być po to, żeby temperaturę tego inkubatora nam rozganiał po całym środku, żeby te jajka jednak były ogrzewane ze wszystkich stron, stąd ten wentylator. Co tu jeszcze, tak żeby pokrótce chociaż omówić, bo sporo właśnie mam takich zapytań pod starszymi moimi filmami o tamto i dlatego postanowiłem ten film jak gdyby ponownie, można powiedzieć, nagrać, ale jednocześnie no, wstawię jajka, więc pokażę, jak ja to robię. Coś tam opowiem jeszcze o swoich jak gdyby doświadczeniach. Tu mam taki duży inkubator, to jest na 300 jajek, jak go pokazywałem chyba w zeszłym roku. Na razie go nie będę używał, jajek mam niewiele u siebie, tym bardziej, że będę wstawiał takie jajka pod niosek. Zwykłe nioski wstawię, 10 może za 12 jajek, więcej nie będę wstawiał, więc bez sensu tak duży inkubator uruchamiać. Chociaż on jest, powiem, na tyle dobry, że tu mam automatyczne dolewanie wody, więc to jest taki zbiorniczek, który sobie sam automatycznie wodę pobiera. Nie muszę się o to martwić. Wszystkie parametry są już ustawione fabrycznie, nie muszę niczego regulować, kombinować. Naprawdę świetny inkubator. To jest na takich tacach, jajka się układa. Te rolki są ruchome. Także cała praca moja polega na tym, że przesunę rolkę, całą tacę w lewo i w prawo, czy do przodu i do tyłu. Jajka się automatycznie na tych rolkach przekręcają i to jest cała moja obsługa. Więcej mnie to nic nie interesuje, także no myślę, że wrócę do niego, jak będę miał więcej jajek, tak mówię, teraz mam ich kilka. Temperatura rośnie w naszym inkubatorze, mamy 25 stopni, ale ja no muszę zdjąć tą pokrywę, by omówić środek tego inkubatora. Niech on tam się po prostu, właściwie nie ma sensu, by się grzał, no ale niech sobie tam stoi, już nie będę tego odłączał. Tu jest taka siatka, tu wcześniej widzicie, są takie uchwyty, to były takie koszyczki, takie, no to koszyczki można powiedzieć, nie rolki, bo to na jednej troszkę zasadzie działa. I te jajka, że jak macie ten nowy inkubator, czy kupicie go, to będzie jeszcze zamontowane. Jajka kładzie się pionowo w tych koszyczkach. Jest takie pokrętło z boku i się to przekręca dwa razy dziennie, powiedzmy, w lewo, w prawo. Te jajka się jak gdyby przechylają. Tak mówię, przechylają, dlatego że obór tego jajka jest bardzo mały. Nie wiem, być może on wystarcza, żeby te jajka no wylęgły się, może w ten sposób się wyraża. Ale ja miałem ten problem, że jajka miałam nierównej wielkości, mniejsze, większe, bo miałem jajka i z mniejszych kurek. Wtedy miałem właśnie, jak mówiłem,
silki, były mniejsze jajeczka. Jak się dołożyło jajka, powiedzmy większe, jakby niosek, to te koszyczki nie trzymały równowagi i przy każdym przekręceniu te jajka mi wypadały, koszyczki się nie podnosiły. Po prostu zdemontowałem to, pozdejmowałem. I teraz jajka układam zawsze na tej kratce, normalnie na leżąco. Zdejmę kratkę, pokażę, co jest w środku. Tutaj mamy takie korytarzyki. To są korytarzyki na wodę. Mamy dwa rzędy tych korytarzy, jeden i drugi. I w pierwszym etapie, jak jajka wstawiamy, zapełniamy jeden tylko ten korytarz wodą. I tyle wody powinno wystarczyć. No oczywiście trzeba to uzupełniać non-stop, czyli każdego dnia dolewać, żeby ta ścieżka była pełna. Natomiast 3 dni przed wylęgnięciem, kiedy ta wilgoć jest bardziej potrzebna, żeby skorupka była większa, żeby kurczaczek miał łatwiej wyjść, nie przysychały te skorupki do piórek, więc się napełnia wówczas już do pełna dwie te ścieżki i wilgotność się w ten sposób właśnie zwiększa. Mam tutaj jajka, to są jajka, jak wcześniej wspominałem, od kur niosek. Mam u siebie kury nioski, to są Rosa tej rasy, więc te jajka będę wstawiał. Nie trzeba mi tych jajek dużo, wstawić sobie 10, czy jak mówiłem 12 sztuk, dlatego że mam młode kury z zeszłego roku. Nie muszę aż w tym roku wstawiać, ale po prostu zawsze trzeba je uzupełniać rokrocznie, dlatego że miałem taką sytuację w zeszłym roku, czy 2 lata temu, że miałem jeszcze chyba z 6 czy 7 kur na jesieni. One się przestały tak mi praktycznie nosić. Było kilkuletnie, ale myślę, okres pierzenia, zima. Uwierzcie mi, że nie zniosły mi przez całą jesień, przez całą zimę i praktycznie przez całą wiosnę już jajek, dlatego że po prostu były stare. Potem nie miałem skąd wziąć jajek, żeby wstawić. Musiałem po prostu kupić nowe kury. Także no, przegapiłem sezon, dlatego teraz rokrocznie, chociaż po kilka sztuk, będę sobie dokładał po to, żeby cały czas mieć te kury i te jajka i żeby te po prostu stado odmładzać sobie systematycznie. Ja jajka znaczę sobie z jednej strony X-em, z drugiej strony kreseczką. Dodatkowo zapisuję sobie na czubku tego jajka datę. Piszę to dlatego, że dokładam jajka. No w tym momencie nie będę jajek dokładał, bo wstawię, tak jak powiedziałem, tylko tyle. Nie mam jeszcze jajek od cybrytek, dlatego że one się po prostu jeszcze nam nie niosą. To będzie dopiero wiosna. Ale często jest tak, że jajek nie trzymam długo, więc raz w tygodniu dokładam, a wiadomo, że lęgną się 3 tygodnie w inkubatorze jajka, więc co tydzień są dokładane, donoszone te jajka. I żebym wiedział, które się lęgną, które się nie lęgną, które po prostu trzeba już wyrzucić, bo się nie wylęgły. No, mam daty zapisane i mogę sobie to wszystko kontrolować, a jak takie 3 po prostu wsady wrzucę, to tych jajek się troszeczkę zbiera i potem robi się bałagan. Stąd właśnie i to jeszcze dodatkowo u siebie zapisuję. Po co znaczę X, po co znaczę drugą stronę, a po to, że jajka co najmniej 2 razy dziennie, przynajmniej ja tak robię rano i wieczorem, przekładam, czyli z jednej strony na drugą. I żebym wiedział, że przełożyłem to jajko, a nie 2 razy te same, sądzę, zaznaczam. Potem jak widzę w inkubatorze same X-y, te same te kreseczki, wiem, że są wszystkie odwrócone. Tak to robię, różnie ludzie to robią. Ja mówię po prostu, jak ja to robię, jak mi jest wygodnie przez te 3 kolejne lata. Włożyłem 12 jajek, tyle przygotowałem. No jak mówiłem wcześniej, nie jest mi potrzebne więcej, dlatego że mam chyba 6 kurek. Teraz chodzi tylko o uzupełnienie. Myślę, że z tych 12 niech mi się wylęgnie 6-8, bo tam nie wierzę, że 100% będzie, z czego będą, powiedzmy, no niech połowa kogutków, no niech mi 3-4 jajka dadzą kurki. Będę miał około 10 kurek, więcej nie trzeba nam na nasze potrzeby. Teraz mam, powiedzmy, 2-3 jajka dziennie, to się zbiera mi. No czasami są 4-5, nie będę tu też gadał, że tylko tyle. Także zbieramy się około 20 jajek tygodniowo. Na nasze potrzeby to wystarczy, więc nie wstawiamy więcej jajek. Tyle w zupełności wystarczy. Jajka już wstawiłem. Temperaturę pokazuje mi teraz 37,9. Powinno być tak mniej więcej 37,7 do 38 maksymalnie.
Nie wiadomo, co się będzie wahać. Także jest, powiedzmy, idealna. To jest zresztą temperatura ustawiona już fabrycznie. Jest dobra temperatura. Wilgotności niestety on nam tu nie pokazuje. To jest taki najprostszy właśnie inkubator. Jeden z tańszych, stąd brak mu innych parametrów, ale tam są właśnie dlatego te takie ścieżki, które pokazywałem wcześniej, w którą trzeba lać wodę, więc jak mówiłem, jedną ścieżkę zapełnić teraz, w pierwszym etapie, natomiast po 18 dniu dwie zalewać i powinna ta wilgotność być również zachowana. Przynajmniej u mnie tak jest, u mnie się to wszystko dobrze lęgło i się nic temu nie działo. No myślę, że za 21 dni, bo tyle jajka kurze musimy inkubować, no usłyszę pierwsze już ćwierkanie.